Proszę Państwa, wśród tych miejsc, które badamy w sposób szczególny, są takie obszary jak na przykład Baród na Opolszczyźnie. To jest symbol. Nazwa Baród stała się symbolem dla pewnego mordu, który wykonano na terenie Opolszczyzny we wrześniu roku 1946. Latem 1946 w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie powstała taka myśl, aby jeden z oddziałów antykomunistycznego podziemia Henryka Flamego, pseudonim Bartek, zlikwidować inaczej niż pozostałe, wprowadzono do oddziału dwóch agentów. Ci agenci, przedstawiając się jako delegaci Zachodu, mieli doprowadzić do tego, że przerzucą na Zachód trzy grupy, bo na takie właśnie małe podgrupy podzielono oddział, który liczył prawie 200 ludzi. Tych ludzi przywieziono na Opolszczyznę, tam przebrani za rzekomo lokalnych partyzantów przedstawiciele Urzędu Bezpieczeństwa przygotowali kolację zawsze dla partyzantów, podano alkohol, ale ci, którzy spożywali alkohol, nie wiedzieli, że wcześniej lekarz Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Katowicach zatruł go środkami nasennymi. W nocy, około 3-4 nad ranem, następował atak. Wówczas tych ludzi wymordowano, ale w taki wyjątkowy sposób. Dwie grupy wymordowano w taki sposób, że zgoniono ich do pewnego budynku i tam wysadzono w powietrze, a jedną z grup po kolei każdego przeprowadzano nad wykopany wcześniej dół i wtedy strzelano mu w potylicę. Przed Państwem na obrazie widać leśniczówkę w pobliżu miejscowości Baród, to jest Hubertus. W tym miejscu zaatakowano jedną z grup i potem przeprowadzono ich na polanę, która znajduje się około 200 metrów dalej. Na tym zdjęciu widać fundamenty, obory stodoły, różnie jest to nazywane, w każdym razie, w którym umieszczono partyzantów i wysadzono w powietrze. Wśród rzeczy, które na miejscu udało nam się odnaleźć, proszę Państwa, mamy m.in. kolczyk. Skąd kolczyk w miejscu, gdzie wcześniej była stodoła czy obora, a jest to zupełnie odległe miejsce. Musimy, proszę Państwa, pamiętać, że wśród partyzantów, tych prawie 200, były także dwie kobiety. Dodam, że odnaleziony kolczyk jest ciągle jeszcze zapięty. Ale udaje się odnaleźć, teraz mikrofon, udaje się także odnaleźć, proszę Państwa, medaliki, udaje się odnaleźć także pojedyncze ryngrafy, które żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych mieli przy sobie w chwili śmierci. My ciągle nie możemy odnaleźć miejsc pochówku, mimo że wiemy doskonale, gdzie popełniono te zbrodnie. Pewnym przełomem było odkrycie z jesieni tamtego roku, kiedy w pobliżu miejscowości Grudzieniec, co jest dawna posiadłość Scharfenberg, w Szambie, bo to, co Państwo widzicie, jest Szambem, udało się odnaleźć szczątki co najmniej 13 mężczyzn. Mówię co najmniej 13 mężczyzn, bowiem liczba kości długich jest znacznie większa niż liczba odnalezionych tam czaszek